Polska Fundacja Narodowa, Boże kochany, no, ma promować Polskę na świecie. No i z okazji stulecia odzyskania niepodległości na terapii grupowej, na zajęciach z papier-maché, goście z fundacji wymyślili, że za 20 milionów sfinansują rejs jachtu dookoła świata, który zawini do 100 portów. W tym celu za 5 milionów kupili używany jacht we Francji, mimo że my, Polska, jesteśmy drugim krajem na świecie w produkcji jachtów. No i słuchajcie, ileż to ludzi na świecie się o tym rejsie dowie? 100 ludzi na stulecie, no. Tu trzeba coś oryginalnego zaproponować światu. I ja podrzucam fundacji pomysł. Ja bym ludzi na świecie wódką częstował. Okej? Okay? Pracownicy ambasad albo przystojni ludzie nie chodzą po centrach miast na świecie z flaszkami dobrej polskiej wódki, z kielonkami i polewają przechodnią. Za darmo. Poland is standing. Polska stawia. Takie hasło, nie? Z kolan. Wypij, brachu, wypij, siostro, wódeczki za zdrowie Polski. Takie hasło seta na stulecie, nie? 100 for 100, to po angielsku, nie? 100 na 100. I słuchajcie, no, zyskujemy tym sympatię szerokich rzesz zagranicznych. Jakaś Unia się nas czepia, nie? O sądy czy tam o coś, nie? No to społeczeństwo tamtejsze się postawi. Łapy precz od Polski. Tak by było. Obliczyłem, że za 20 milionów można spokojnie kupić 1,5 milionów litrówek. To by było 5 milionów poczęstowanych, nie? I to by była dopiero promocja. I jeszcze ludzie zgorzelni tyle zarobią, że upiją się ze szczęścia. O tym by się mówiło, o tym by się pisało, to by się pokazywało. No ale słuchajcie, jeszcze nie jest za późno. Jeszcze nie jest za późno. 100 na 100.